Słuchajcie, jest niedziela rano. Ja się właśnie ubrałem i zamierzam iść na trening z Marcinem. Tak wiem, powinienem patrzeć do obiektywu, ale nie mogę, nie umiem. Ogólnie zaczęliśmy ćwiczyć w sobotę i dzisiaj jest niedziela i zrobimy sobie. No to ja to robię, tak. Uczę się robić ćwiczeń, także na razie no. Staram się nauczyć ćwiczeń, a później będę walił takie serie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam na odcinek. Yo! Ćwiczenie polega na tym, gdy wynosimy ciężar jedną ręką, robimy taki wybuch. Noga, która jest za nami, Tak? Jest jest lekko ugięta. ugięta. Dokładnie. Przy wybuchu rękami ona się automatycznie prostuje, tak Prostuje, samo jak no. moja ręka. Nogi to tylko dodatek, a w sumie ręka pracuje. Ile takich serii robisz? Myślę, że zrobimy. To była tylko seria pokazowa, a w serii będziemy robić 10 po 4 serie. 20 kilo. 20 kg plus sztanga, ona waży 15, no 35 kg, ale na to obciążenie jest wystarczające. Czy ja dam radę? Dasz radę. Dobra. Bo Marcin jest dwa razy większy ode mnie, także on tym rzucę. A to od razu na obie ręce, tak? Tak, dokładnie. Też czuję, że przy pierwszej serii wymięknę. Na każdą rękę zrobiłem 14 powtórzeń. Myślałem, że będzie ciężej, ale dajemy radę. Spróbuj, Adrian, teraz ty. Dobra. Zaczynamy serię. Marcin, dobrze robię. Dobrze robisz, tylko musisz bardziej prostować nogę, która jest z Z tyłu. tyłu. I przednią musisz troszkę ugiąć, dokładnie. O. I przy wybuchu ręką musisz wyprostować obie nogi, tak jakby. Stara się zrobić taki wybuch ze sztangą. Mocniejszy, dokładnie. Możesz bliżej podejść sztangi, żeby ci było lepiej. Wtedy jest lepszy wybuch. O, teraz chyba lepiej. I zróbmy to z drugiej strony. W sensie. Druga ręka. Że to jest ciężej na lewo. No bo lewą nie walisz konia przecież chyba, nie? Chyba nie. No ty masz bardziej tak chyba objętą, nie? No, zależy, jak komu lepiej. Nie, nie wychodzi mi to. Wiem, widzę, czuję po sobie, że mi to nie wychodzi. Ile zrobiłeś, powtórzę? Nie wiem, ale już jest coraz ciężej, bo któraś seria, trzecia seria chyba jest. Mówisz, że wchodzi? Wchodzi, czuję, boli. Widzicie te bicepsy? To jest lata ćwiczeń. Masa jest, teraz rzeźba. Jest, same stejki wchodzą. Aha. Tak, Marcin potrafi z 6-8 stejków zjeść. Także Widać, prawda? burnajka.
Słuchajcie, ja jestem tu początkujący na siłowni, także mi tutaj pewne ćwiczenia nie wychodzą. Marcin stara się, żeby mi ćwiczenia tutaj wychodziły w miarę dobrze, Dokładnie. ale to jest, powiem wam, że ciężko jest po prostu, nie wiem, ja pierwszy raz robię takie ćwiczenia i ciężko jest się nauczyć tego. No, Marcin, Małymi kroczkami dojdziemy do do przodu. perfekcji. Tak Dokładnie. jest. Pokaż łapę. Nie ma kurde szału. No, jest masa, będzie rzeźba. Wystarczy, że bęką jeść. 46. Turan. Turan. 3-0 diesel. 3-0 204. diesel. 204 konie. 204 konie. Niedługo mapa wleci. Będzie 280 koni. O kurde, to już. Beta jest na gwincie. Ach. Ale skończmy to pierdolenie i zacznijmy ćwiczyć. Tak jest, tak jak mówi Marcin. Marcin napierdala. Trzymajcie się od niego z dala. Nie, rozśmieszam go, bo tu nie wchodzi wtedy. Tak jak powiedział, patrzcie na tą pracę nóg. Ja tak nie umiem, a on to tak robi. To zdążenie do perfekcji. Że miałeś serii? Nie liczę. Nie liczysz? Nie liczę. A ile chcesz serii zrobić? Ciężarem? Jakim robisz ciężarem? 4 kilo. Myślę, że z 5-4 serie. Dobra, okej. 20 kilo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 było. A ile na serię robisz? 14, 12, 12, 10. Ile serii? Serii to będzie 4. 4. 4. Dobra. Stówka na raz. Ile tu było? 105. No. Ale i to niestety. Kolana trochę za dużo wychodzą od boku. Plecy są ok. No, już coraz lepiej. Mniej kolana muszą wychodzić. Stara się jeszcze mniej. O, zajebiście, coraz lepiej. No. A zrób przedtem, jak robiłeś błąd, trochę źle, żeby ci wychodziło. No, jest różnica. A zrób teraz jest, normalnie. Czuję, bo czuję po sobie. No. O, dużo lepiej. Kolana. O, jest różnica. Oddychaj.
Dobrze. O, trochę uciekają, nie? No, Widzę. musisz mniej. Stara się i kręgosłup prosty, lepiej. Ja już po treningach w domu siedzę, chłodzę się wiatrakiem. Ja tak spędzam weekend, a piszcie, jak wy spędzacie weekend. My 2 dni ćwiczyliśmy i oczywiście nie udało mi się nagrać, bo musiałem Marcina asekurować, ale wziął 115 kilo na klatkę, także no, ma 19 lat chłopak, waży jakieś 90 chyba parę waży, z tego co wiem. No to ładny wynik. Także piszcie w komentarzach, jak wy spędzacie weekend. I zostawcie łapkę, suba i komentarz. Elo!